Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo. Jak już tutaj zauważył pan przewodniczący, jestem w dwóch osobach dzisiaj. Za nieobecnego kolegę także. W każdym razie on jest kierownikiem całego projektu. O tyle jest ten projekt ciekawy też może dla państwa, nawet jeżeli się państwo tematką nazwiczą na Pomorzu nie interesujecie, że w tym projekcie bierze udział 5 muzeów z Polski. Każde jest z innej beczki. Jest Muzeum w Łańcucie, Muzeum w Milanowie, jeszcze jakieś dwa muzea, nie pamiętam, i piąte Muzeum właśnie Narodowe w Szczecinie. I to jest jeden program, w którym wszystkie te muzea biorą udział, ze sobą nie współpracują, ale po prostu biorą pieniądze z tego samego projektu. I to powiem, że nie małe, także warto z tego korzystać. Z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Kultury. Natomiast myśmy się zajęli tematyką, no, czy w ogóle tym pomorskim zasobem toponimicznym Roberta Holsteina. Holsteina, nie Holsteina, tylko Holsteina. Tak należy moje to nazwisko. Kiedyś zostałem poprawiony po prostu, bo sam wymawiałem Holstein, a Niemiec, którego ojciec współpracował z tym, że panem, poprawił mnie, że właśnie należy mówić Holsteina. O, tak to właśnie jest. I proszę państwa, żeby nie czytać, żeby nie był poganiany, to tylko w skrócie powiem, że jest to zasób, który powstawał w latach 30., aczkolwiek tam już przymiarki były wcześniej, gdzieś w latach 20., już pierwsze publikacje były na wieku XIX, ale właśnie Robert Holstein, który no, był urzędnikiem niemieckim, ale też badaczem, przede wszystkim językoznawcą, natomiast pełnił funkcję kogoś w rodzaju kuratora oświaty, tak można by powiedzieć. Po prostu doszedł do wniosku, że trzeba to zorganizować tak systematycznie. I po prostu na ówczesnym Pomorzu, czy tak jak tutaj mamy ten brązowy kolor na slajdzie, na dzisiejszym terenie Niemiec i Polski, w Polsce to jest od Szczecina do mniej więcej Lęborka, Lęborka i kawałek za Lęborkiem. On po prostu doszedł do wniosku, że trzeba to zrobić w ten sposób, żeby tak jak był podzielony ten, była podzielona ta prowincja pomorska na powiaty, tak też po prostu powiatami opracowywać to nazewnictwo. I w związku z tym taką metodologię zaproponował, że po prostu osoby chętne, które tutaj będą chciały współpracować, to po prostu z terenów głównie wiejskich, ale też troszkę miejskich, będą zbierały nazewnictwo poprzez eksplorację terenową. Będą po prostu się kontaktowały z ludźmi, będą poszukiwały materiałów archiwalnych, map i tak dalej, żeby to nazewnictwo wydobywać jak najszerszym zakresie. I tak się też stało. Większość materiałów po prostu była zbierana właśnie przez takich lokalnych działaczy, nauczycieli. Czasami pojawiają się jakieś ważne nazwiska, na przykład w ówczesnym powiedzie Szacik, dzisiejszy to jest poet stargardzki. Materiał zbierał znany historyk Martin Bergman, profesor Martin Bergman. To była taka bardzo zorganizowana akcja, ona trwała mniej więcej 5-6 lat. W dużym stopniu to się udało lepiej czy gorzej. Natomiast te materiały do dzisiaj, które zostały zebrane, chowały się nie w całości, ale w bardzo dużym stopniu. I tak jak tutaj widać na tym slajdzie, z poszczególnych ówczesnych powiatów niemieckich w większości się zachowało, natomiast niektórych prawdopodobnie nie były opracowane. Z Wertolauenburg czy Lembok prawdopodobnie nie były opracowane. Natomiast z powiatu Stolp, Słupski były opracowane, ale zaginęły wykazy. Natomiast jest osobna kartoteka sporządzona na podstawie tych wykazów i w tej kartotece elementy z powiatu słupskiego są. Są także mapy z powiatu słupskiego, ponieważ do tych wykazów były dołączone mapy. Na mapach były zaznaczane obiekty liczbowo, także po prostu wszystko to zostało do siebie przyporządkowane. Na tych mapach z powiatu słupskiego te obiekty są, więc po prostu ktoś gdzieś sobie wziął do domu widoczne wykazy, ich nie oddał i zaginęły. Bo nie zaginęły w czasie wojny, zostały przechowane w Muzeum Szczecińskim. Później, nie bardzo wiadomo w jaki sposób, one zostały w tym muzeum rozdzielone, czyli osobno te materiały będące spisami, mapami pozostały w Szczecinie,
Natomiast kartoteka sporządzana na podstawie tych spisów powędrowała do Poznania, na uniwersytet. Tam była przez mniej więcej 20 lat, potem trafiła do Warszawy, do Instytutu Słowiańskiego przy Panie. I dopiero potem tam w latach 90. profesor Duma, nie 90. Na początku lat 2000 profesor Duma przekazał tę kartotekę na Uniwersytet Szczeciński. Jest to tam do dzisiaj. Kartoteka liczy około 170 tysięcy obiektów. Także jest tego mnóstwo, jest, proszę Państwa, co robić. Dlatego też po prostu zachęcam do tego, żeby się tym zająć. Tutaj przykład tego, jak bardzo dużo jest map do tych wykazów. Tam, gdzie są tylko takie żółte kwadraciki, to znaczy, że nie ma żadnej mapy. Natomiast tam, gdzie jest zielony lub czerwony, no to jest jeden lub dwa, a nawet trzy czasami egzemplarze mapy, tej samej mapy, ale z różnymi danymi. Ten sam egzemplarz mapy, ale inne dane. Natomiast bardzo różne są zakresy tych opracowań. No, jedni lepiej, drudzy gorzej to wykonywali. Natomiast to jak widać, na przykład Kreisberga, czyli powiat białogardzki, jest około 184 karty. Bardzo dużo, prawie każda karta jest zapisana przynajmniej w połowie. Zazwyczaj na maszynie było to zapisywane, choć nie zawsze, za chwilę Państwo zobaczą. A tutaj jest na przykład ciekawa karta, powiat Bitol, czyli bitowski. Tutaj jest, proszę Państwa, niesamowita jazda językowa, ponieważ w niektórych nazwach są zbitki dwu, a nawet trzyjęzykowe, czyli polski, kaszubski, niemiecki, przy czym niemiecki zazwyczaj w dialekcie dolnoniemieckim. I nie mam niestety wskaźnika, żeby tu Państwu pokazać, ale na przykład jest tam takie coś jak Bokop, 13 obiad. Tam głosowym W i czyli miejsce okopane, ale już po prostu to taka forma trochę zmęczona, trochę zniekształcona. Czy Narowy Brauk? Cząstka Narowy to jest polska, czy kaszubska ewentualnie, Narowy. Natomiast Brauk to dolno-niemiecki, a niemiecki Bruch, czyli bagno, mocza, trzęsowisko. Albo na przykład Nowina, czyli miejsce, o dzięki, miejsce, które, miejsce czy pole na nowo uprawiane, od nowa, prawda? Czy na przykład Gezorkę Brauk, czyli tutaj mamy człon Gezorka, a więc jeziorko polskie, czy kaszubskie i to znowu ten Brauk. Czy tam Glambotem brał i tak dalej, i tak dalej. Także tego mnóstwo jest, tylko po prostu czasami ciężko to odczytać. No, z powiatu bitowskiego kilkanaście, ja odczytywałem to wszystko i tłumaczyłem, no to z kilkadziesiąt niestety było całkiem tak zniekształcone, że po prostu nie wiadomo, co tam chodzi. Dzięki. Chyba to nie potrzeba, może będzie. Może mi się przyda. Idziemy dalej. Czasami jest jeszcze troszkę inaczej, czyli nie ma żadnych wyjaśnień, żadnych dodatkowych informacji, natomiast po prostu są informacje o tym, jak to zebrano. Wcześniej mamy na przykład tam na górze jest 1780, czyli mapa, prawdopodobnie mapa, to jest powiat drawski, mapa Szmetała, bardzo szczegółowa mapa, pierwsza tak szczegółowa mapa Pomorza z 1780 roku, a tutaj później mamy skrót MDL, czyli niemieckie Mindlisch, czyli ustnie zebrane, a więc właśnie w wyniku ferendy terenowej. I tutaj są numery arkuszy map i numery, które tutaj dodano, jakieś tam dodatkowe jeszcze. Często właśnie widać, że ktoś tam opracował dany, kto opracował dany powiat. Wyjechanie już w Polsce, ale czasami jest właśnie informacja o tym, że ktoś tam zebrał
pod kierunkiem nauczyciela Willego Schulza, później jeszcze radcy doktora Diebelta, zebrali nauczyciele z powiatu, ale wszystko scalił właśnie doktor Holsten. Także to była dosyć taka żmudna praca na pewno. Tutaj podobnie zebrali nauczyciele z powiatu szczecineckiego i znowu scalił doktor Holsten. O, a to jest przykład tego z powiatu Randow, czyli na granicy dzisiejszego państwa polskiego i niemieckiego. Randow, czyli Rendowa. I przykład niestety, ktoś widocznie nie miał maszyny do pisania, pisał ręcznie, ale to jest bardzo ładnie napisane. To jest regularne pisanie, to jest tak zwany zitterling. To był taki sposób pisania na przełomie XIX i XX wieku, potem gdzieś tam w latach XX, z którego odeszli niektórzy, ale kto umiał, to jeszcze pisał i to jest bardzo ładnie napisane. Ale trzeba znać te literki, żeby odczytać. Tak. A czasami jest tak, że po prostu jest tylko informacja, nic więcej nie ma, nazwa i numer i niewiele więcej. To jest Rummelsburg, ktoś mnie wczoraj pytał o Rummelsburg, czyli miastko. Tutaj Szacik, czyli Szacko, dzisiejszy Pałac Stargardzki. Czasami właśnie są jakieś dopiski jeszcze ręczne, z tego bardzo dużo. Pałac Słowiński. I to przykład tego, jak korelacja między tymi spisami, wykazami, a mapami, na których to zostało naniesione. Częściowo już wykorzystano te opracowania, między innymi archeolodzy to wykorzystywali. To między innymi opracowanie profesora Władysława Filipowiaka, dzisiejszego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. 45 lat był dyrektorem muzeum. Jako 25-latek zaczął. Czy tutaj inne, na przykład opracowanie Macieja Czarneckiego. On zmapował po prostu te obiekty, które kojarzyły mu się, nie zawsze niestety słusznie, z grobami megalitycznymi. Tych grobów było bardzo dużo na Pomorzu, ale w XIX wieku kamieniarze po prostu sobie pocięli te kamienie w większości na, po prostu na grobowce. Niestety dużo zniknęło. Kiepsko. I tutaj, jak to było wykorzystywane, właśnie też wyszukiwano na przykład takie pojęcia typu Schwedenschanze, które mogły się wiązać, ale nie musiały, z wojnami szwedzkimi na Pomorzu, bo czasami tam były po prostu jakieś na przykład grodziska słowiańskie, czy na przykład takie pojęcia jak Burgwald, czyli właśnie grodzisko. W ten sposób też sobie współcześni archeolodzy mogą to wykorzystywać, tu podobnie właśnie kolega współautor w jednym ze swoich prac wykorzystywał. Natomiast ja chciałem Państwu tu pokazać, ponieważ ja na podstawie tych materiałów napisałem 34 artykuły i z kilku z nich chciałem pokazać, jakie są nazwy, które tutaj też wiążą się z tematem konferencji w sensie nazewniczym, że po prostu w różnych miejscach tych pojęć jest bardzo dużo. W ogóle to jest nagromadzenie niesamowite, bo tam dosłownie punkt przy punkcie czasami na mapie jest oznaczony i po prostu jak ci ludzie się w tym nie pomylili, to aż trudno się, aż można się zdziwić. Na górze są napisane tytuły tych artykułów, które ja to wykorzystałem. Jak widać, czasami są bardzo dziwne, ale zazwyczaj związane z życiem codziennym, które po prostu to określenia mają jakieś tam znaczenia często metaforyczne. To ostatnia nazwa, Monachenhütthof, jest związana z tym, że w drugiej połowie XIX wieku było tu mnóstwo robotników z Europy ściągniętych, między innymi z południa, z późniejszej Jugosławii. Dosięgnęła ich niestety epidemia cholery i mnóstwo ludzi tu zmarło z tego powodu i to właśnie tam były takie cmentarze czy groby zbiorowe.
przecież to jest o nazwach, to chyba więcej się należy. No i przecież to wiedzą, że jest najciekawsze. Z tego przyspieszamy. O, i tutaj za chwilę będzie... O, to i PSD. Znalazłem 10 takich obiektów na terenie Krzyżowego Pomorza Polskiego. Natomiast w nawiązaniu do wczorajszego wypowiedzi której pani, nie wiem, czy była pani referentka, czy dyskusji, która mówiła, że diabeł gdzieś tam to zawsze był Niemiec. W jakichś tam, nie wiem, podaniach, ale pewnie polskich podaniach. Natomiast tutaj, tak jak Holsten znalazł 300 obiektów o nazwach zawierających to pojęcie diabeł, to nie ma narodowości. Po prostu jest diabeł i tyle. No ale to może dlatego, że Niemcy zbierają, prawda? I nie wiedzieliśmy, że Niemcy zbierają. O, i tutaj ciekawa nazwa, czyli Blocksberg, która można ją różnie tłumaczyć. Bo też może być po prostu łączona z wierzeniami właśnie to, co tu już się raz po raz pojawiało, różne obrzędy, czarownice i tak dalej, właśnie w związku z tym, że tak było też na takiej górze Blocksberg w górach Harcu. Oczywiście też czarownice występują bardzo często, ale diabeł to chyba nie kończy. I tu, proszę Państwa, są właśnie trzy ważne linki. To znaczy tak, pierwszy i drugi link to są linki do tych materiałów, które zostały zachowane, one wszystkie są zeskanowane i macie Państwo do nich dostęp. Ja tego nie miałem. I z dyrektorem właśnie muzeum próbowałem przekonać go, kiedy potrzebowałem skorzystać, właśnie profesora Lipowiaka, żeby on mi to udostępnił, żeby mógł sobie to skserować. Wtedy jeszcze nie było skanerów ani innych tam takich rzeczy. Nie, absolutnie nie można tego wynosić w muzeum. To jest zupełnie. W muzeum nie było wtedy jeszcze kserokopii. Nie można tego wynosić w muzeum, to jest tajne, specjalnego znaczenia, zupełnie nic. Więc ja to po cichu wyniosłem i potem dostałem trochę za to po głowie, ale po prostu musiałem to sobie skserować, bo ja nie mieszkałem w Szczecinie, musiałem po prostu, nie mógłbym siedzieć tam 3 miesiące, żeby spisywać ze 100 stron te wszystkie nazwy. Także po prostu musiałem to, a Państwo już macie teraz to wszystko do użytku. I teraz dalszy ciąg, ponieważ tego jest bardzo dużo, tak jak mówiłem, to jest około 170 tysięcy obiektów, to jest niemożliwe, żeby to wszystko zrobić, ale już część zrobiliśmy. I do tego służy właśnie ten trzeci adres. Przygotowaliśmy już opracowania dotyczące takiej bardzo ładnej digitalizacji, jeśli chodzi o cztery, gdzie nie są te... I to jest właśnie ten link. Tutaj mamy listę warstw. Sobie klikamy, obiekty archeologiczne nas nie interesują, to powiemy. I tutaj już zaznaczona jest ta zakładka, to powiemy. To sobie rozwijamy, mamy krajs, mamy cztery krajsy. Wybieramy sobie powiedzmy Białogard i proszę Państwa tak, na tej zakładce są cztery z tych powiatów opracowane. Każda kropka, którą tam Państwo widzicie, oznacza jeden z obiektów. Jak się ją powiększy, taką mapę, można sobie kliknąć na jedną z tych kropek. Otwiera się taka zakładka, w której są informacje, co to jest i co to za obiekt, jak rodzaj obiektu jest objaśniona nazwa dotycząca tego obiektu po polsku już, także nie trzeba znać niemieckiego i różne informacje z odesłaniem do konkretnego arkusza mapy, czy też z odesłaniem do tych maszynopisów, o których mówiłem. Oprócz tego jest też wyszukiwarka,
tutaj, za pomocą której można sobie konkretne obiekty wyszukiwać. O, tutaj takie coś się otwiera na dole. I mamy opcję filtruj. Przykładowo zakładkę na dole. Dodamy, czyli nazwa terenowa, nazwa polna. Niemniej tu można sobie wszystkie informacje znaleźć. Można wyszukiwać według konkretnych pojęć te nazwy, które nas interesują. Także jest to, no myślę, że bardzo dobre narzędzie do poszukiwania informacji o tych obiektach. Nawet jeśli Państwa nie interesują jakieś tam całościowo, to po prostu to, co wybrano. Dziękuję bardzo.